Znaczy, dobra, może zacznę od tego, od pytania, jak podchodzimy in character do zmian bogów. W sensie, czy retkonujemy, że oni zawsze tam byli, czy. Retkonujemy, że zawsze tam byli. No to możliwe, że Glow też by inaczej do tego podchodził. Mówił, że Keton właśnie wypadł z tego kolejki do Hila. Tak to, a. Myślę, że to, że wyznajesz jakąś boginię, to nie znaczy, że musisz się wszystkich jej tych trzymać mega mocno. No wiadomo, wiadomo. Po prostu być może Glow ma bardzo wysoko postawioną poprzeczkę na to, jak wielkim musisz być skurwysynem, żeby nie zasługiwać już na leczenie. Na, I na typowe. pomoc. O Jezu, aż mnie gardło boli. Typowe batmanowe podejście. Jak jesteś za dużym skurwysynem, to cię nie zabije, ale też nie muszę cię ratować. Jak to było w No. tym pierwszym filmie Nolana. Tak. A zresztą. Ewentualnie mogę jeszcze pogrzebać w poszukiwaniu jakiegoś lepszego bóstwa leczenia. Nie, spoko. Zresztą ja mam wrażenie, że. Ale mam wrażenie, że ty powiedziałaś, że też ci się podobało kraftowanie, to bogini, która jest jednocześnie od leczenia i od craftu, Z powinno ci kraftowaniem. siąść. Kraftowaniem nie wychodziłbym za daleko, bo tu mniej mi chodzi o crafting, a bardziej o patent fabularny, że chciałem dać nową historię temu konkretnemu przedmiotowi. Okej, spoko. Co nie zmienia faktu, że wydaje mi się, że Ogólnie jako Glow. gracz nie lubię craftingu za cholerę. Okej. Nie bawi mnie to w ogóle normalnie, ale tu znalazłem sobie po prostu patent fabularny. No to wiesz, jeżeli podoba ci się kraftowanie w formie patentów fabularnych i będziesz wyznawał boginię, która też kraftuje, to mogę ci dawać więcej takich patentów, albo możesz sobie sam szukać więcej takich patentów, bo różne dziwne magiczne przedmioty albo inni tego typu przeciwnicy na pewno będą. Ja podejrzewam, że jeżeli uda mi się zrobić z tym mieczem, to się dalej w to nie będę bawił. I mówię, jeżeli Glow umrze, coś takiego, to nie robię postaci magicznej. Bo fajnie jest mieć magię na dodatkowe opcje, ale kurwa mnie dodatkowy bookkeeping. Chyba zabijam. Błędnie. Okej. No nic, o ile czegoś nie zapomniałem, to w sumie też mam wylewelowaną postać. A tylko muszę jeszcze skill'a, wait. Nie ja od jakiegoś czasu zwyczajową kulturę na fulla. Nice. Ja na fulla mam life science, medicine, mystycyzm, percepcję. A, i sense motive. Percepcję w sumie też, a reszta to po różnych skillach trochę podrzucane, zależnie od potrzeb. Dobra. Ja też już wszystko poprzepisywałem tego. Teraz tylko obiad i alkohol sobie nalewam. Obiad sobie nalewasz? Nie. Nie, alkohol do Na obiadu. obiad miks proteinowy? Wiesz, chleba naszego poprzedniego, jak tam mawiali Wiedźminie, No tak. na wiem, masa potem rzećmy. Znaczy, szczerze dzisiaj tak miałem. No dobrze, na wieczór jest. W którym Nie, poziomie kurwa, się tutaj może dodaje jednak do lepiej nie. ability Na piątym. Więc można powiedzieć, że się nauczyłem. To w ogóle, jakby ktoś tego nie obczaił, specjalizacja na broni ten. Ustawia się przerzucając z proficjent na specjalizat. W A. polu obok nazwy broni. Zwyczajowo nie jestem pewien, jak to się liczy w przypadku tych small armsów i operatives, ale ten. Co tak jak mówię, jakby ktoś był takim dumem jak ja, że dopiero teraz.
Znaczy nie wiem, czy mi dobrze liczę, bo miałem wrażenie, że... No, nieważne. Trudno. Tak ustawię w karcie. Ustawię w karcie, tak. Small Arms powinno połowicznie. Właśnie zabawne jest to, że mele bronie, basic mele, wydawało mi się, że powinno dawać mi na full, 1 do 1, daje mi połowiczne, a small armsa mam poziom 4, a daje mi bonus plus 3. Mogę źle ten zaokrąglać. To jest trochę gorzej, jak tak. Kubie, Rzem jest zlevelowana. Dobrze. Słyszeliśmy. Okej, okay, to co robimy z tak pięknie rozpoczętym wieczorem? A ustawiliśmy tam tego cholernego beacona? Tak, jesteście, postawiliście pozostałe ostatniego beacona, odlecieliście uciekając przed hordami zombie. Oj, tam uciekając jak uciekając Lemafi ten. Podchodziła do tego jako relaksującego. Chyba plan lecimy był taki, do żeby tego. Do licza. Tak. Tak, czy bierzecie panią doktor do licza? Bo to było kluczowe pytanie. A właśnie, przecież był kurwa NPC, który tutaj się rozbił. Który ma NPC, z którym są dwa problemy. Po pierwsze, rozmawiając z nią przekonaliście ją, że jesteście bandą piratów, którzy być może będą żądali za nią okupu, albo być może ją zgwałcą. Ej, wydaje mi się, że na końcu tej udało się przekonać, że nie pozwolimy, by Katan jej coś zrobił. Tak. A drugi z nią problem jest taki, że jest niezdrowo zainteresowana nekromancją, więc tak. Nie daj say it more. Czy można być zdrowo zainteresowanym nekromancją? Tak, patrz licz. Aka semi big bad? Waiting to happen? Zależy jak na niego patrzeć. Kurwa mać. Co, Arturku, noski? Tak, noski. Z drugiej strony on może być kasusem zdrowo zainteresowanego nekromancją, niezdrowo zainteresowanego demonologią, więc... Tak. Ja bym... czekaj, bo to jest on czy ona? Ona. Ja gdzieś wyjebał, kurde, nie robimy liczowi za, kurwa, rekruterów. No. Nie, wręcz, wręcz delikatnie sugerował, że sprowadzanie mu strays do domu jest nie keul. No. Jak bardzo po drodze jest tortuga? Nie nadłożycie dużo czasu. Zwłaszcza, że i tak się wozicie eterealem, więc poruszacie się szybciej niż większość latających po sektorze. Bo nie każdy jest tak odważny. W szczególności, jeżeli jesteś biednym korpostateczkiem. Możemy ją odstawić na tortugę. Mówisz... Inni boją się, że oszaleją. No. To już wam nie grozi akurat. Znaczy niektórym z was. Prawda, Leja? Jak to szło?
I saw what you mean by normalcy, I find it boring. Okej. Nie będę rzucał na przelot na tortugę z tej prostej przyczyny, że nie miałem czasu z mega rozszerzyć moich tabelek do latania. Więc o ile mam jeszcze kilka rzeczy, które mogą się dzisiaj wydarzyć w czasie przelotów, to nie chcę ich na razie marnować. Więc zakładamy, że po prostu ten przelot był bez niebezpieczeństw. I ogólnie nudny i w tym czasie mieliście czas trochę odpocząć, zregenerować siły, a zasymilować nową wiedzę. I w końcu lądujecie na tortudze. Która wygląda jeszcze gorzej niż zwykle. W wyniku niedawnych wydarzeń. Ale... jest... Widać wyraźne próby, jeżeli nie posprzątania, to przynajmniej naprawienia tego, co najbardziej zostało zniszczone. Znaczy, tych ważnych rzeczy, które zostały zniszczone, może to tak. Prace idą raczej w tym kierunku. Sprzątać nikt nie chce, dlatego nadal ściany są i korytarze osmalone, a podłogi w ścianach, ściany i podłogi w korytarzach, tak chciałem powiedzieć, są nadal osmalone. Gdzieniegdzie jeszcze walają się nieposprzątane zwłoki, które zaczynają powoli śmierdzieć. Ktoś wreszcie, kurwa, powinien się nimi zająć. To chyba niehigieniczne. Tak. Dlatego mówię właśnie, że ktoś wreszcie powinien się tym, kurwa, zająć. Ale z drugiej strony to raczej w niższych częściach takie są widoki. Górne się sprzątają trochę szybciej. Moje pytanie do was jest w takim razie takie, skoro wylądowaliście na tortudze i wykopaliście panią doktor z okrętu, to czy chcecie przy okazji zrobić jakieś zakupy, ewentualnie się z kimś spotkać na stacji? Nie mam kasy na poważniejsze zakupy, a z tym spotkaniem... Coś tam Glow próbował ostatnim razem, że coś... Nie wiem, czy było obiecane, chociaż... Jako gracz jestem w takim stanie, że ciężko będzie grać mi tę scenę, ale możemy ją spróbować pojechać. No, w sensie z tym Snake'em, Snape'em, czy jak mu tam kurwa Snake'em. Było... King Snake Zando. Jak mu tam było, żeby... przedstawić, czy przedłożyć ofertę od androidów, od Hope. Mm. Jak to znaczy, nie znasz, to sytuacja, przypomnę, jest taka, że nie znasz szczegółów tej oferty, ale Hope ma jakiś pomysł na rozwiązanie problemu powoli buntujących się androidów bez konieczności rewolucją. I chcę to przedstawić jednemu z najpotężniejszych kapitanów w sektorze, a żeby być może zyskać jego, jeśli nie pomoc, to przynajmniej, że nie będzie przeszkadzał. Mhm. No tak. To jeżeli będzie na to czas, no to Glow spróbuje. Kojarzę zresztą, że chyba nawet miałem... Glow miał... Usłyszał, że będzie miał pozwolenie na takie spotkanie, bo mu tam wyszedł rzut na dyplomację przy pomaganiu leczenia ludzi podczas ataku. Tak. Natomiast dzieje się jeszcze jedna rzecz, bardzo ważna. To znaczy, w momencie, gdy zbierasz się do wyjścia i na to spotkanie, bo jak, powiedzmy, że wygląda w takim razie, że wysłałeś informację, że jesteś na tortudze i że chcesz teraz wykorzystać tą swoją jedną darmową kartę spotkania, nie? Mhm. Ale ponieważ Snake jest bardzo zajętym człowiekiem, to ustawił to spotkanie na za, powiedzmy, 3 godziny. Mhm. Natomiast to, co się dzieje w tym czasie, to dostajesz też informacji, znaczy dostajesz wiadomość na swojego datapana. Musimy się spotkać i porozmawiać. Hope. I punkt w dolnych poziomach stacji. Dobra.
informuję Sari jako moją kapitan oraz świetlisty blask, brzask, jeden pies. Wszystko powyższe? Tak, wszystko powyższe, gdzie się wybieram, żeby się nie martwili i udaję się na spotkanie z chłop. Okej, czy ktoś idzie z nim? Bardzo specyficznie nie informuję Kitana. Okej. Czy ktoś idzie? A mogę... Się zastanawiam, czy go śledzić. Czy kurczę, z jednej strony mam trochę zakupów do zrobienia. Jaki miałbyś powód? Właśnie się zastanawiam. Nie byłoby. Znaczy, z drugiej strony, że chciałbym być dupkiem wobec ciebie, ale zakupy ważniejsze. Nie ufam w ciepłówce, bo coś na pewno kombinuje. No to też. Dobra, w sumie jak mawcie, to tak, to ma sporo sensu. Tak więcej. No. Jestem ciekaw, co ta puszka kombinuje i czy nas nie wpakuje w kłopoty, póki tu jesteśmy. To poproszę rzut na stealtha. Zanim jeszcze to rozegramy, jeszcze mam jedną ważną informację. Leia, zakładam, że w wyniku zmęczenia po walce, adrenalinie i tak dalej, krótko po wylądowaniu na Tortudze, albo już w trakcie lotu, albo krótko po wylądowaniu na Tortudze drzemiesz i masz kolejny sen. Okej. A znowu, tak jak wielokrotnie wcześniej w swoich snach, widzisz samotną czerwoną gwiazdę świecącą wśród ciemności czy srebrnego blasku astralnego morza. Ale tym razem w śnie pojawia się coś jeszcze. Mianowicie rozerwane łańcuchy świecące czerwoną energią. Okej, to już jest bardzo oczywiste. Budzisz się i słyszysz... Znaczy... Budzisz się i słyszysz, że... akurat w tym momencie Glow wychodzi z okrętu. Okej, pamiętam sen? Tak. Pamiętam łańcuchy? Tak. Pamiętam, że Glow informował, że idzie ten... Hope, o ile pamiętam, była tą szefową androidów, nie? Tak, ale nie wiesz, że idzie do Hope, co najwyżej może... Znaczy, poinformował chyba tylko Psari o tym? Że musisz wyjść po prostu, co zresztą okej, okay, ale efektywnie dostałem wizję ten... coś, co mogę spokojnie jako bogini wolności i przedstawiciel rasy, która tutaj jest traktowana mocno zniewolenie, właśnie gdzieś idzie. Więc ekwipuję się z miejsca i idę za nim. Mm-hmm. Okay. Może nie było słychać, ale do świetlicznego brzasku też wysłałem wiadomość, że rozumiem, dobra, wychodzę. Rozumiem. Okej, okay, czyli raczej on wychodzi z okrętu, w tym momencie świetlisty blask się przebudza i widzi wiadomość, że idziesz do Hope, tak? Tak, na tyle ich lubię i ufam, że i Psari, i Świetlista by miała to informację. Kita nie dostaje powiadomienia. Jak okay. Mu powiedzą, to okej, okay, ale chodzi o sam Psari. W takim razie, zanim będziemy kontynuowali z tą sceną, chciałbym się dowiedzieć, co Psari robi. Idę kupić parę rzeczy, może? Okej. Okay. Przydadzą mi się granaty wreszcie. Znaczy, granaty w tym systemie nie są aż tak mocne, podobnie zresztą jak w DDK, ale mam proficiency, więc warto może to jednak wykorzystać. No dobrze. Ale specjalizacji nie masz? Czy mówisz mi o granatach?
Że już kupisz? Mogę, tak. No. Dobra, bo ten, to ci składam zamówionko, że chcę detonator. I czekaj, granaty. Ile one kosztują, kurde? No na pewno jest masa rodzajów, co mi się zdziwiło. No właśnie widzę cryo grenade, flash grenade, frag grenade, incendiary grenade, screamer grenade, shock grenade, smoke grenade. Dobra, ale chcę fraga i podpalający. Zamrażające. No, bo po prostu mogę pod ten. Podkładać te, Boże, bomby, bo mam engineering spory, więc. Chyba to potem zobaczę. To do ciebie, Psari, za chwilę jeszcze wrócimy. Możesz sobie w tym czasie się pogrzebać na liście granatów, żeby zobaczyć, co konkretnie chcesz. Mhm. Znaczy będziesz miała też swoją scenkę w takim razie. Ale w międzyczasie, po pierwsze, rozwiążmy to, że Kiton śledzi świetlistą i Glowa. Mhm. To znaczy rzut na stealtha. Jasne. Przeciwko percepcji waszej. Jebany. Z mojej strony to jest chyba ten, nie ma sensu. No, okej. To jest wynik pod tytułem Not Bother. Mhm. Ja akurat dobra, więc się ze mną. Idę z głowem, srebrny miecz przewieszony przez ramię. Mhm. Idę za nimi, żeby pokazywać się w tłum albo w cieniu. Absolutnie każdemu, kto jest w stanie wiedzieć, co to kurwa jest ten srebrny miecz, że go masz, tak? Oczywiście. Dobra, zapiszę to sobie w moich deep notesach. Bardzo mocno zastanawiam się, czy powinienem tym mieczem tego odniechcenia wymachiwać, jak pałką. Już nie pamiętam, my na poprzedniej sesji robiliśmy rzuty, czy ktoś z nas wie, co to jest za miecz? Tak. Tak, były robione. A to Glow chyba sfailował. Psari poinformowała, że to jest miecz, który ten... jak to szło? Że jeżeli ktoś jest nie w rękach Gitianki, to Gitianki będą ścigać właściciela, żeby go zabordować i odzyskać miecz. Tak, ale mafia na to zareagowała, bo tam jeszcze jakieś inne właściwości tego miecza wysłały. No dobra, a jakie są wady? Tak, bo on też blokuje... znaczy... ogranicza moce psioniczne przeciwników i potrafi, znaczy daje opcję sanderowania w kordy. Jeszcze jedno pytanie, bo ja miałem wrażenie, że in character Glow już parę razy mówił do świetlicy Leia Mafia albo Leia. To nie wiem, czy to po prostu było out of character, czy... O, co? Nigdy nie poszło pytanie, jak w ogóle Leia ma na imię i co więcej się nie przedstawi ze swojego imienia, sorry. No to... To jest kasus darkness po prostu, bardzo swoje imię zaobciachowe. To nawiążę do tego i jak tak wymachuję, to ja mam takie, bardziej będąc skupiony na nadchodzącym spotkaniu z Hope i nie do końca modląc się, żeby się nic nie zjebało tam. Mhm. Znaczy nie, wierząc, że będzie okej, okay, to tak, świetlista... Dobra, najpierw muszę się zapytać, czy to jest twoje imię? A, witaminek nie dostałeś, dlatego piskasz, tak? Leia Mafii z kamienną twarzą odpowiada... To nie dostanie. Oczywiście, mówiłam, że... zwoł mnie świetlistym blaskiem niebieskiego ostrza brzasku wschodzącego nad bezkresną wieczystością wieloświata. Podczas tej przemowy poszukaj jakiegoś miejsca, na którym może stanąć i hydrauliczną pozę machnąć. Życzam sense motive. To powinien być rzut z mojego blefu, czy z mojego... Z dyplomacji. Twierdzę, że Leia wierzy. Nie. Arturku, nie.
Z 20 zdaję sobie sprawę, że nope. Nie będę pytał o powody, dla którego nabrałeś sobie taki przydomek, ale... Jesteś jedną z niewielu osób, które poznałem, które traktują mnie jak żyjącą istotę. I chciałbym sądzić, że jesteś zaufanym kompanem. Tak jak powiedziałem, że ja nazywam się Glon, to nie ukrywam, że też chciałbym wiedzieć, jak ciebie mogę nazywać. Wybacz, ale w walce wymawianie twojego całego tytułu czy pseudonimu zajmuje za dużo czasu. Kwestia logistyki. Powiadam mu, że oboje możemy być przepełnieni światłem. Po czym wyraźnie zakłopotana mówi: moje imię jest nudne, niechroniczne i każe mi się z rodzicami. Jeżeli pozwolisz, chciałbym was noręcznie ocenić. Zrywa kontakt wzrokowy, odwraca się, po czym dostajesz SMS-em i imię. Wyamafi, tak? W sensie nie wymawiam tego, ale okej. Glow nie wymawia tego na głos. No i teraz zakładam, że powiedzmy, że staram się nie zatrzymywać, tylko tak powoli idziemy. To mówię... Nie dostrzegam żadnych złych cech w tym imieniu. Ale uszanuję twoje preferencje co do tytułowania się. Dobra, świetlista odpowiada, że to jest skomplikowane i wynika z socjalnych relacji na Castrovel. Castrovel to jest główna planeta Lafunt. Jakby co? Okej, nie wiem, to jest bazowa wiedza, czy Glow musi rzucić, żeby coś tam skojarzyć? Bazowa wiedza. Okej. Okay. Światy paktu są ogólnie powszechnie znane. Jop. Co więcej, wysoki test, nie wiem czego, być może byłby w stanie złapać, że jej rodzice efektywnie są szlachtą. W sumie okej, okay, mogę dokupić kultura. Ale 13 powiedzmy, to raczej nie. No właśnie chciałem powiedzieć, żeby żyć DC20. No tak podejrzewałem. Spoko. To Glow tylko kiwa głową i mówi: rozumiem. Natomiast też mam nadzieję, że rozumiesz, że paradując tym mieczem na, że tak powiem, publicznie, zwiększa się ryzyko, że ktoś zobaczy, ktoś przekaże wiedzę dalej.
I ta wiedza dotrze do kogoś, do którego nie powinna. Ten. W tym momencie. Leia Mafi ten, machując ten miecz, ustawia go wysoko w górę. Ten. A, dobra, Bryl odwrócił. Urwało mi na moment, było tak cicho, pytam halo, halo cicho. Bo czy o te powiada. Wiem, czyż to nie jest niesamowite, złoczyńcy sami będą się ustawiać w kolejce, żeby ten zmierzyć się ze mną. Tylko wiesz, że niektórzy z nich, z tego co zrozumiałem, jak mówiła kapitan Sali, to nie będą zainteresowani honorowymi pojedynkami, tylko będą chcieli cię zabić za wszelką cenę. Albo zrobić coś gorszego. Nie chodzi mi o to, żebyś nie miała tego miecza, albo że możesz podejmować swoje decyzje, tylko... Nie chcę, żebyś sprowadzała na siebie więcej kłopotów i zagrożenia, niż to konieczne. Leia Mafi wzdycha dyskretnie, ten daje znak na swoją opaskę, po czym więc niewiele się zmieni, czyż nie? Tak właśnie. Patrzę takim nie tyle podejrzliwym wzrokiem, co... Tak, w tym momencie nawet nie wiem, jak miałbym sformułować pytanie co do tego tematu, więc pozostawię to na razie. Nie będę o tym wspominał. No ja Mafi, idąc dalej, wzdycha. Rodzice starali się być bardzo dyskretni odnośnie znaczenia tego. Odnoszę wrażenie, że bardziej by pomogło, gdyby otwarcie wyjaśnili sytuację, ale to typowe dla nich. Out of character dodam, że twoi rodzice wielokrotnie mówili, że ta opaska cię chroni przed wielkim złem. Jop. Po prostu nie do końca mówili w ten sposób, że okej, okay, wy to mieliście na myśli dosłownie. Ostatnie wydarzenia wyjaśniły bardzo dużo rzeczy z dzieciństwa. Ta. Przepraszam, sam sobie dajesz fioletowe oko, nie mogłem tego nie wykorzystać. Wiem, umyślnie to sobie dałem. Bądźmy szczerzy, chciałem dać postacią czuli. Jaki artefakt mogłem sobie wziąć? No, nie, no to oczywiście, że tak. A akurat całego lore, który przygotowałem na temat kolorów i tak dalej, nie mam zamiaru zmieniać. Pierdolę Arkaduma. Mój pomysł jest równie dobry. Od zawsze było to skonstruowane na trollowanie tych, którzy dobrze znają lore Arkaduma, ponieważ mój jest mocno inny, a jednocześnie podobny. Nice. Tak. Dobra. Przez moment, jak idziemy, wygląda, jak Glow się bije z myślami, czy się jeszcze o coś zapytać, ale zawsze się na to, że czeka go rozmowa z Hope i inne tematy na głowie, to na razie pozwala temu tematowi odpłynąć. Mhm, okej. Okay. Więc przez jakiś czas idziecie. W końcu docieracie we wskazane miejsce. To jest trochę opuszczona część Tortugi, gdzie
tak naprawdę nie ma już za bardzo ani biznesów, ani kwatery mieszkalne, które były w tej części, są z grubsza opuszczone. Mało kto się tutaj kręci. Widzicie może paru naćpanych kolesi. To w zasadzie tyle. I w momencie, gdy zbliżacie się do, powiedzmy, a może nie tyle budynku, bo to jest nadal stacja kosmiczna, ale wydzielonej części, powiedzmy, mieszkalnej. W momencie, gdy zbieracie się do drzwi, chciałbym, żebyście rzucili na percepcję lub sense motive i Kitten dostaje plus 2. Okej. Okay. Jeszcze chcę tylko dodać, że jak oni tak szli, byli ćpuny i tak dalej, to jeden z nich mógł tak do nich podejść i change, czy coś takiego, nie? Tak, you got change? Come on, have a guy out. Tak, dokładnie, ale pewnie kazali mi, żeby się odczepił. Chociaż z drugiej strony, jeśli globałbym i jest, to bym się trudno śmiał. Dobra, percepcja z plus 2 teraz, może iść tak? Lub sense motive, oba pasują. Okay. Dobra, to ja tu nie wiem, gdzie tu mogę te plus 2 dopisać, więc się doliczę. 19. Okay. Reszta? Rzuciłem. 13, Leia Mafii 28. Okej. Okay. To w takim razie Leia Mafii przeszła DC. Okej, okay. Powiem w ten sposób. O ile wcześniejsze spotkanie z androidami też było na uboczu, to jednak w dużo bardziej żywej części stacji. Kiran prawdopodobnie jest kompletnie rozproszony i nie spodziewa się kłopotów i dlatego nie zdał tego testu. Natomiast Leia, nagle masz przeczucie, że coś jest bardzo nie tak. Jak coś, to ja się trzymam gdzieś tak z tyłu mimo wszystko, więc... Tak, nie wpakujesz. Ty się w tą pułapkę nie wpakujesz. Ale ponieważ macie dość dobre rzuty, to mogę powiedzieć i trap. Znaczy, Leia ma dość dobre rzuty, żeby wiedzieć, że coś jest tu kurwa nie tak. I zaraz do was wrócimy. Okej. Okay. Psari, tymczasem ty chodzisz w... po znanych ci już częściach stacji, gdzie zmienianych w różne sklepy, targowiska, a tutaj jest zawsze duży ruch, dużo kieszonkowców próbujących twoje kieszenie, ale też dużo ciekawych, egzotycznych rzeczy. W pewnym momencie w twoje nozdrza uderza intensywny, bardzo przyjemny zapach i widzisz stragan z deep fried ośmiorniczkami na takimi, wiesz, nabitymi na szaszłyk. Z jednej strony trochę. Z drugiej strony Tak. Za jakieś grosze możesz sobie kupić szaszłyka albo dwa. Z chęcią. Okej. Idziesz dalej, unikając prób co poważniejszych naciągaczy. Wreszcie znajdujesz stały sklep z dużym szyldem, który za pomocą migoczących neonowych kolorów oświadcza wszem i wobec Grenades are us. Boże. Z tego co słyszałaś, bo parę razy już robiłaś zakupy na Tortudze, więc zakładam, że masz jakieś bazowe znajomości wśród lokalnych handlarzy, to jest najlepsze miejsce do kupowania wszelkiego rodzaju materiałów wybuchowych. Oczywiście część szyldu animuje się w takie typowe neonowe animacja z trzech z trzech klatek wybuchającego granatu. Dobra, no
to muszę ten, właśnie muszę budżet sobie poznajdywać. Nie wiem, poszła jakieś właśnie takie rozbłyskowe, znaczy jakieś pewnie dwa damage żelujące, jakieś dwa cykujące. Dobra, jak coś to ode mnie dostałaś, to listę zakupów. Po prostu, Brylu, odpisz sobie kasę, dopisz sobie to, co chciałeś, tak. I dobra, zakładamy, dobra, że ci kupiła. Dobra, dobra. Tylko muszę sobie spisać. Okej, okay, Dracia, ty też możesz sobie dopisać, odpisać odpowiednią kasę i powiedz mi więcej, co kupujesz. A czy nie mieliśmy jakiejś dzielonej kasy, czy mieliśmy oddzielnie? Ja od swojego odpisuję, tak, od swojej kasy, to od twojej. Każdy ma chyba swoją? Tak. Każdy ma swoją. Ha, okej, okay, mam dużo kredytów akurat, dobra. Mogę do takiego poziomu, jakiego mam, czy...? Tak, tak. Ze względu na to, że no, masz czwarty poziom i masz już trochę znajomości na Tortuze i na Tortuze można dostać prawie wszystko, trzecio-czwartopoziomowe itemy spokojnie są w tym sklepie dostępne. Piąto-szósto prawdopodobnie już by były na zamówienie. Summoning Grenade, lol. Może nie. Jeżeli bierzesz cokolwiek sumonowanego, to masz mi dostarczyć tokeny. Nie, no oczywiście, że nie, ale jakieś będę musiała. Dla Aleksa już mam token, tak. A propos. W Small Artsach jest Shield Projector, ale to akurat siły wymaga chyba. Basala Flarte Grenade brzmi dobrze, bo rozwale elektryczne i zadaje obrażenia. Trzymać z dala od Glowa? O Boże, ja bym go tak strasznie teasował. Patrz, to jest granat EMP. To jest bardzo ostrożne. Jedno coś i mógłbyś... O kurwa, gdzie jest zatyczka? O, jest Holy Water Grenade. O, to się chyba przyda. To na katana. Znaczy, biorąc pod uwagę, co się ostatnio dzieje, to tak, przydałoby się chyba. Wy jeszcze nie zobaczycie, co ja zrobię, jak się dowiem o tych rzeczach, wiecie. Jeśli się dowiem. O których rzeczach? W sensie, w zależności od tego, co się dowiem o tej rewolucji. Okay. Ale to nie uprzedzajmy faktów. Okej. Okay. Dobra, tak czy siak, Dracia, w międzyczasie możesz sobie wybierać, ale na razie... Psali, do sklepu tuż za tobą dosłownie, jak zaczynasz się rozglądać i wymieniać rzeczy, które chcesz kupić, słyszysz, że ktoś też wchodzi. Widzisz mężczyznę zakutego w bojową zbroję. To znaczy, nie jest to po prostu zwykły skafander, tylko wyraźnie coś zbudowanego do walki. Możesz rzucić na sens motyw. Ale DC jest niskie. Powiedzmy 13. Ile tam rzuciłaś? 16. Okej. To po pierwsze jesteś w stanie stwierdzić, że koleś śmierdził owcą nagród? Biorąc pod uwagę jego uzbrojenie, wyposażenie, sposób poruszania się. Po drugie, nagle orientujesz, znaczy, może inaczej. Masz wrażenie, że już wcześniej go zauważyłaś gdzieś po drodze i że teraz patrzy na ciebie tak, jakby miał do ciebie jakiś interes. Dobra. Okej.
I kontynuując to, przez chwilę ogląda sprzęt, ale cały czas zauważasz, że zerka w twoim kierunku. Wreszcie masz wrażenie, jakby się na coś zdecydował. Podchodzi do ciebie, drzwi da się krótkim skinieniem głowy, pyta pani Psari. Tak. Bez wchodzenia w za duże szczegóły. Czy to prawda, że ostatnim razem, że w czasie poprzedniego pobytu na Tortudze odleciała pani jednym okrętem z niejaką Leia Mafi? Jak ta twoja postać ma na nazwisko, bo nie mam w tej chwili dostępu do notatek? Czy ja mam takie, z kim? Maverick, jak twoja postać ma na nazwisko? Laszunty nie mają apelentli nazwisk. Okej. Okay. No to po prostu, z Leia Mafi. Ona odpowiada, według moich informacji czasami przedstawia się jako świetlisty blask. Spogląda na tapet i czyta resztę tytułu. Mam nadzieję, że podgłosem nie coraz bardziej... Czy takie z kim? O, blef. Teraz już powinnaś wiedzieć, o kogo chodzi. To on zakłada ręce na piersi i mówi... przynajmniej kilku niezależnych świadków widziało was wchodzących na ten sam okręt. Po krótkiej walce z dziwną istotą, która zaatakowała przypadkiem wasz hangar. Mhm. Wyglądało na to, że w trakcie walki też współpracowałyście, jeżeli wierzyć, i w tym momencie pokazuje nagranie z hangarowej kamery. Czekaj, nie. Co robisz? Czas to mówię, że... No, pokazuję ci nagranie z hangarowej kamery, jak współpracowałaś w pewnym sensie. O, takie, taka. Wolę o niej nie myśleć. On, widzisz, że jego lewa ręka ląduje na kaburze pistoletu? I pyta, czy mogę rozumieć, że skoro to niejaka Leia Mafi również? A skąd ja mam wiedzieć, gdzie ona jest? Czyli mimo zaokrętowania się na ten sam pojazd, rozstałyście się. Czy ja wyglądam na jej matkę? To jest bardziej nawet dyplomacja niż blef. Bo omijasz temat zamiast wprost mu kłamać w oczy. No tak. No. Ile rzuciłaś? Bo nie widzą. Siłą rzeczy. 28. Ile? 28. Okej, w takim razie on zdejmuje rękę z kabury, kręci lekko głową i mówi: jestem gotów wynagrodzić pani czas, jeżeli po pierwsze nie... Jeżeli spotka się pani znowu z tą osobą, to wyśle mi informacje na temat jej położenia. I po drugie, nie wspomnij o tym, że pytałem o nią. Okej. Widzisz, że wysyła ci na... proponuję ci dodanie się do kontaktów na datapadzie dosłownie. Dobra, wrzucam go takim z dużym szragiem, nie chłodem. Tak. Niech odpierda. I widzisz też od razu, po tym jak przyjęłaś zaproszenie, propozycję transferu 100 kredytów
Dodaję, że jest gotów zapłacić pięciokrotnie więcej za, cóż, pomoc. Przyjmuję i dodaję emotkę, tak jak wiesz, Ejrola. Targuj się. Nie spierdala. Z jednej strony kusi mnie, żeby ją zabrał w pizdu, z drugiej strony nie tak ze mną podróżuje. Ale zaraz, zabierze ją w pizdu i nawet jeszcze nam za to zapłaci. Jeśli tak to mówisz właściwie. Czy mogę nie przyjąć kasy i dorzucić pastę? Tak mówię, nie. To uważałem, tak? Możesz odrzucić propozycję transferu, jeżeli nie chcesz tej pieniędzy. Nie biorę. Okej. Okay. No to tak czy siak. Masz jego kontakt, jeżeli chcesz mu kiedykolwiek... Czy mogę sobie kupić jakieś granaty, jakie chcę, tak? A to możesz jeszcze dwa granaty frag grenade kupić za te 100. One są po 35. Ja bym mogę mocniejsze. No czy się. A człowiek zobaczył, że jem serka. Tak. Dobra, tymczasem wracając do pozostałej trójki, niestety teraz już muszę podejść do komputera. Prawdopodobnie będę musiał zrejuzować wcześniej używaną mapkę. Okej. Dobra, Leia. Może wejdę w ogóle na Roll 20. To na pewno pomarza. Wybaczcie, ale wcześniej mnie Artur rozproszył. God damn it. Już nie ma. Czemu się nie mogę zabrać?